Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Wkraczamy w ostatni etap Adwentu. Zachęcam Cię do mobilizacji pomimo różnych obowiązków, jakie będą Ci towarzyszyły w tym tygodniu, obowiązków związanych z przygotowaniem do Bożego Narodzenia, także w tym wymiarze rodzinnym. Teraz zapraszam Cię do wspólnej modlitwy, potem do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii i do adoracji Bożego Słowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, dziękuję Ci za te dni Adwentu, które już są za mną. Dziękuję Ci za wszystkie łaski, których doświadczyłem podczas tych ostatnich tygodni. Dziękuję Ci za łaski, które otrzymałem od Ciebie poprzez te spotkania z Bożym Słowem. Łaski, które otrzymałem na uczcie przed śniadaniem. Chcę wielbić Ciebie razem z Ojcem, razem z Synem Bożym i prosić o kolejne dary na ten bezpośredni czas przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia. Niech Słowo Boże żyje we mnie. Niech Słowo Boże przynosi w moim sercu, w moim życiu piękne owoce wiary. O to Cię proszę przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, pierwnim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Piękna postać, święty Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, opiekun Pana Jezusa. Został postawiony w niełatwej sytuacji, został poddany wielkiej próbie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Święty Józef, jako człowiek sprawiedliwy, ale też pokorny, prosty, nie potrafił tego zrozumieć. Jak to się stało, że ta kobieta, którą tak bardzo kochał i mocno wierzył w jej miłość do niego, że jest w stanie błogosławionym? Jak? Z kim? W jaki sposób? Z jednej strony widzi, co się dzieje, z drugiej strony nie dowierza. I Pan Bóg ingeruje w tej sytuacji totalnej bezradności świętego Józefa. I gdy Ty znajdujesz się w takich sytuacjach, gdy pewne sprawy Cię przerastają,
gdy pewne sprawy przerastają Twoje ludzkie siły, Twoje naturalne zdolności, umiejętności. Gdy widzisz, że jesteś bezradny jak niemowlę. Pozwól Bogu Ojcu, aby wziął Cię w swoje ramiona. Bądź na tyle pokorny i w tej pokorze stań się małym dzieckiem. Takim dzieckiem, które jeszcze nie chodzi, które nawet nie raczkuje, które w 100% jest zależne od swoich rodziców, którzy to dziecko kochają i którzy o to dziecko dbają. To jest takie totalne zawierzenie się Panu Bogu w bezradności, z jaką się niekiedy spotykasz. Być może znasz takich ludzi, którzy przeżywają sytuacje, w których są zupełnie bezradni. Sytuacje związane z kryzysem małżeńskim, z rozpadem małżeństwa, rodziny, z chorobą, być może z problemami związanymi z dziećmi, z problemami finansowymi, z depresją, z utratą bliskiej osoby, z doświadczeniem śmierci, bezradność. Zawierz siebie i zawierz tych ludzi Panu Bogu i zobaczysz, że Pan Bóg będzie działał. Ale Pan Bóg będzie działał według swojej świętej woli. I zaufaj Mu, że ta wola będzie najlepszym rozwiązaniem. Tak uczynił święty Józef i na tym wygrał. Na tym wygrał doczesność i wieczność. Stał się jednym z największych świętych w historii. Pragnę pobłogosławić Ci na cały ten dzień i na wszystkie Twoje zmagania, na wszystkie Twoje trudne sytuacje. Niech towarzyszy Ci Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo świętego Józefa. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Święty Józefie, módl się za nami. Jeżeli znasz kogoś, kto jest w sytuacji bezsensownej, beznadziejnej, podeślij mu ten filmik. Być może to słowo będzie dla niego pokrzepieniem, umocnieniem i być może wzbudzi w sercu tego człowieka nową nadzieję. Szczęść Boże i do zobaczenia, do jutra. Zapraszam Cię jutro na ucztę przed śniadaniem, ucztę Bożego Słowa.